Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Polimex oferuje wysyłki mienia przesiedleńczego, samochodów oraz szerokie usługi cargo. Zapewniamy swoim klientom najlepsze warunki związane z planowaniem i realizacją przeprowadzki lub przesyłek. Polimex to najlepsza obsługa, najciekawsze oferty, doskonały serwis. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Biała! Polska Credit Union oferuje świąteczną pożyczkę ze specjalną ratą tylko 4,25%. Oferta ważna jest do końca stycznia. Szczegółowe informacje otrzymać można we wszystkich oddziałach Credit Union. Przedstawimy Państwu kolejny odcinek powstałego w ubiegłym roku serialu High Park Crew, w którym Rafał Zimowski zadaje przechodniom pytania na zwykłe, ogólnie znane tematy. Obejrzyjmy wynik tej skromnej, uprzejmej sondy. Do you know what Polish people are called, other than Polish? Polaks? Yeah, we call them that, but there's another term. Yeah, I don't know. That's it. Okay. A Pole. Poles, absolutely. Yeah. Do you know what Polish people are called, other than Polish? Other than Polish, Polski, I don't know. Slavs? There's a word for us that starts with a P. Polskis? Polska. No, that's a country. Polsk. Polsk. Oh, Polsk. Okay. Is moon a planet or a star? The moon is a planet. Not a planet. It's not a planet? Yeah. It is a planet. No. Well, what is it? A good star. Star, okay, yeah. Okay. Neither. What is it? It's a... What is it? No, it's a planet. I would say it's a moon, it's neither. Very good, it's a natural satellite. Okay. Yes, yeah, or a moon. Yeah. Yeah, absolutely. If you met someone from Amsterdam, what nationality are they? Scandinavian? General? A specific country? I'm not too sure. Netherlands? From Amsterdam? They're from Amsterdam. What? They're just... What nationality? They're from Amsterdam. If you met someone from Amsterdam, what nationality are they? Amsterdamian. That's what they are. Amsterdamian. Is it Dutch? Yeah, Dutch. Yeah, it's Dutch. Absolutely. Yeah. What? Deutschland, Dutch. That's Germany. Oh, okay. Close. Tell me this, what did Hamlet and Macbeth fight about? I should know, but I don't at all. What? I didn't listen during that. What do usually guys fight about? Women, or power, or money.
Hamlet and Macbeth. Oh, and I know this. That's, oh man. I don't think I remember. I don't know what they fought about. Someone's death. What could two guys fight about? Oh, women. Macbeth, God, man, I just read this story recently. Macbeth and, oh wait, hold up. Macbeth and Hamlet are two different stories. Hold up, nah, that's two different stories. Nah, you're right. What was first, the egg or the chicken? The, how does someone know if there's an answer if there was no one here? What do you mean there's no one here? If, how did, who watched the first chicken or egg be there? Well, we have fossils. So it was a chicken. Why? Because they made chickens, and then the chickens made eggs. Who made chickens? Whoever made this planet. Okay. Oh, this question. There's none of them. Matter? It's the egg. There's like certain hormones in the egg that prove that it couldn't have been life before. Right? No? I feel like I'm right. Well, as long as you feel it, like you're right. Personally, I think I'm right. That's all that really matters. Awesome. Do you know this? Oh, you do? You gotta tell me. Egg. What do you think? Egg. Why? It's, I don't know, never-ending question. Actually, egg predates birds by millions of years because dinosaurs used to lay eggs, and birds come from dinosaurs. So, science, eh? Science for the win.